Tematem tego wideokastu będą punkty charakterystyczne obrabiarek sterowanych numerycznie. Każda maszyna ma swój układ odniesienia, względem którego określane są wartości współrzędnych. Istnieje kilka tak zwanych punktów charakterystycznych dla obrabiarek. Punkt zerowy obrabiarki jest ustalony konstrukcyjnie i niezmienny. Z reguły znajduje się on w przypadku tokarki na powierzchni czołowej wrzeciona, do której przylega tarcza zabierakowa lub uchwyt, natomiast w osi X pokrywa się z osią wrzeciona. Z kolei na przykład we frezarkach pionowych zlokalizowany jest najczęściej nad lewą krawędzią sań stołu przedmiotu obrabianego. Punkt zerowy przedmiotu obrabianego jest ustalany przez programistę w sposób dowolny. Jednakże wygodne jest, aby był on zaprogramowany w taki sposób, by pokrywał się z bazą wymiarową detalu. Korzystne jest także ustalenie tego punktu w osi Z tak, żeby zaprogramowana współrzędna Z ze znakiem minus oznaczała, że jesteśmy wewnątrz materiału, tylko w układzie absolutnym. Punkt ten może być zmieniany w trakcie obróbki, jeżeli zachodzi taka konieczność. Punkt referencyjny obrabiarki jest ustalany przez producenta wewnątrz przestrzeni obrabiarki. Jest to najbardziej odległy punkt na obrabiarkach CNC w osiach X, Y i Z. Ma on stałe współrzędne, które wykrywa układ sterowania, a odnoszą się one do punktu zerowego obrabiarki. Po załączeniu układu sterowania należy pamiętać, żeby najechać na ten punkt w celu uzyskania synchronizacji z obrabiarką. W następnej kolejności trzeba wykonać zjazd we wszystkich osiach, coraz częściej maszyna samoczynnie wykonuje zjazd z bazy. Punkt odniesienia narzędzia to punkt, w który zlokalizowany jest w tokarkach na powierzchni głowicy narzędziowej, która jest bazą dla mocowania oprawek lub narzędzi. We frezarkach na powierzchni czołowej wrzeciona, która również jest bazą dla mocowania oprawek lub narzędzi. Punkt ustawienia narzędzia i punkt uchwytu narzędzia potrzebne są do wstępnego ustawienia narzędzi poza obrabiarką. Jeżeli w czasie umieszczania oprawki narzędzia i narzędzia w saporcie narzędziowym punkt ustawienia pokrywa się z punktem uchwytu, to powstaje punkt odniesienia narzędzia. Punkt wymiany narzędzia jest to punkt w obszarze roboczym obrabiarki, zdefiniowany przez operatora maszyny lub programistę. Musi on być tak zlokalizowany, aby zapewniona była swobodna wymiana narzędzia i nie powodowała kolizji. Czasami można spotkać się z jeszcze jednym punktem, a mianowicie punktem rozpoczęcia programu. Jest to punkt, gdzie powinno się znajdować narzędzie w chwili rozpoczęcia programu, a po jego zakończeniu wrócić w to samo miejsce. Określenie tego punktu jest ważne w przypadku programowania w układzie przyrostowym. Szczegółowa lokalizacja wyżej wymienionych punktów, oddzielnie dla tokarki i frezarki, zostanie zilustrowana w kolejnych modułach. To wszystko na dziś. Do zobaczenia.